Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o tym, jak przestać się przejmować opinią innych ludzi, jak wyrobić swoją własną samoocenę, przestać wreszcie próbować cały czas zaspokajać potrzeby innych ludzi, cały czas próbować się podlizać, przypodobać innym ludziom tylko dlatego, żeby Cię akceptowali i lubili. Jeśli chcesz się od tego uwolnić, jeśli chcesz wreszcie zacząć żyć wolnym życiem, takim życiem, które samodzielnie będziesz kreować i mieć swój własny wizerunek, swoją własną samoocenę, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Zastanów się na sam początek, jaki sens w ogóle ma się przejmowanie się właśnie opinią innych ludzi. Zastanów się na chwilę w ogóle, jak wygląda cały ten proces. Popatrz się. Są inni ludzie, których przeważnie gdzieś tam poznajesz, no bo przecież na czyjej opinii najbardziej nam zależy. Przeważnie albo to jest próba zaspokojenia właśnie jakichś ambicji twoich rodziców. Chcesz po prostu, żeby oni cię kochali, żeby cię akceptowali, żeby dawali ci właśnie to poczucie, że jesteś kimś ważnym. Albo może to być chęć zaspokojenia właśnie takiej potrzeby akceptacji w twoim środowisku. Wśród jakichś kumpli, wśród jakichś koleżanek, twoich przyjaciół, tak żeby oni w jakiś sposób Ciebie lubili, Ciebie akceptowali, tak żebyś był osobą, która uzyskuje tutaj ich akceptację i zainteresowanie. Albo ewentualnie może to być chęć właśnie bycia zaakceptowanym przez płeć przeciwną, czyli przez jakiegoś tam faceta, czy przez jakąś dziewczynę, przypodobania jej się. No i właśnie przeważnie to te trzy grupy tak naprawdę właśnie społeczne, czy grupy ludzi mają na nas największy wpływ i chcemy im się przypodobać. I jak to w ogóle wygląda? Zobacz. Ty jesteś tutaj, jesteś osobą, która zna siebie najlepiej, osobą, która wie doskonale, co przeżyła w swoim życiu, wie doskonale, jak to jej życie wyglądało. Więc tak naprawdę ty powinieneś być osobą, która zna siebie najlepiej i która wyciąga wnioski na temat ciebie właśnie na podstawie swoich własnych doświadczeń i opinii, obserwacji, a nie z powodu jakichś innych ludzi. Natomiast inni ludzie, popatrz, po pierwsze, oni ciebie tak naprawdę przecież nie znają. Oni ciebie nie znają, bo nawet czy to twoja rodzina nie wie na przykład o tym, w jaki sposób ty żyjesz wśród swoich przyjaciół i gdzieś wśród swoich bliskich. To jest tak, jak jest na przykład jakiś młody człowiek, który jest w podstawówce, w liceum, czy tam na studiach, czy tam w byłych gimnazjach. No to też było tak, że przeważnie rodzina była tutaj, ale zupełnie inne sekrety, czyli zupełnie inną część osobowości miało się wśród swoich kumpli, wśród swoich przyjaciół, nie? Więc w każdej z tych grup tak naprawdę ci ludzie w pełni ciebie nie znają, tego jaką jesteś osobą i oni mają jakieś wyobrażenie na twój temat. Ich wyobraźnia kieruje jakiś twój wizerunek na podstawie jakichś ograniczonych informacji, które mają. I teraz pytanie jest, czy ich wyobraźnia ma kierować twoim życiem? Bo jeśli ty będziesz podejmować życiowe decyzje na podstawie właśnie tego, co myślą o tobie inni ludzie, będziesz próbował czy próbowała przypodobać się innym ludziom, no to próbując utrafić w ich gusta, w ich wyobraźnię, tak żeby ciebie akceptowali, żeby ciebie lubili, będziesz dostosowywać do tego swoje życie. I czy to ma jakikolwiek sens, żeby właśnie na temat czyjejś tam wyobraźni budować swoje własne życie? No chyba nie bardzo, nie? Nawet jak odstajesz na przykład, powiedzmy, od społecznej normy. Czyli masz faktycznie jakieś rzeczy, których niektórzy ludzie mogą nie akceptować. Powiedzmy na przykład jesteś gejem. No to i co? Inni ludzie, czy oni mają ciebie akceptować, czy nie? Przecież to jest tak naprawdę ich problem. Jeśli ta grupa społeczna cię nie zaakceptuje, to znajdź sobie inną. Taką, w której będziesz czuć się dobrze, w której będą ludzie życzliwi wobec siebie. A jak ci ktoś dokucza z tego powodu, że jesteś gejem, to zacznij trenować, zacznij ćwiczyć i obij prędzej i później mordę po prostu za to właśnie, że ciebie w jakiś sposób atakują, nękają, czy robią jakieś jeszcze inne nieprzyjemne rzeczy, nie? Dlaczego ma się liczyć, popatrz się, zdanie właśnie innych ludzi? Czy oni są mądrzejsi od ciebie? Czy oni lepiej ciebie znają? Czy oni są jakąś wyrocznią, która ma mówić o tym, czy ty na przykład dobrze wyglądasz w jakichś ubraniach? Czy ty na przykład dobrze się zachowujesz? Czy ty na przykład masz pójść taką ścieżką swojej kariery albo inną? Czy masz wybrać takiego partnera, a nie innego? Czy masz zajmować się w tym życiu, czy inną rzeczą jakąś? No zastanów się, kto tak naprawdę powinien podejmować decyzje w twoim życiu. Tak naprawdę wynika to z tego, że większość ludzi, być może i ty, do końca nie wie w swoim życiu, kim są. Do końca nie wiedzą tak naprawdę, kim chcieliby zostać, jak chcą sobie poukładać to swoje życie. Więc nie mogą być spójni z czymś, czego nie znają. Więc tutaj kolejnym elementem jest to, że ty musisz poznać siebie. Musisz tak naprawdę odnaleźć w sobie to, co chcesz robić w swoim życiu, tak żeby właśnie na podstawie tego zacząć budować swoją pewność siebie, zaufanie do samego siebie, budować swoją samoocenę. Bo samoocena, pewność siebie może być tylko wtedy wysoka,
kiedy ty będziesz spójny z tym, co chcesz robić, kiedy twoje marzenia, twój jakby wizerunek tego, jakim człowiekiem chcesz się stać, będzie spójny z tym, co faktycznie robisz w swoim życiu. Wtedy będziesz mieć pewność siebie. Natomiast jeśli masz pracę, której nienawidzisz, masz życie, którego nie cierpisz, że jesteś z osobą, której nie lubisz, masz znajomych, których nie do końca trawisz i robisz rzeczy, które nie do końca ci sprawiają przyjemność, no to jak możesz mieć jakąkolwiek pewność siebie? Jak możesz mieć szacunek do samego siebie? Skoro robisz wszystko na przekór, robisz sam sobie krzywdę, sam sobie robisz na złość. I teraz popatrz. Właśnie bardzo ważne jest to, żeby umieć znaleźć po prostu swoją przyszłość. Umieć znaleźć, dlatego w wyzwaniu 90 dni, właśnie cały program w ogóle zaczyna się tak naprawdę od tego, żeby pomóc ci odkryć to, kim jesteś, to, jakie masz marzenia, jakie powinieneś czy powinnaś postawić sobie cele właśnie na podstawie tego, jakie są twoje marzenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś, to koniecznie wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl i przerób 3 pierwsze darmowe dni programy, bo już w dniu drugim jest bardzo silne ćwiczenie, które pozwoli ci właśnie odkryć to, kim chcesz być, jaką osobą chcesz się stać. No i popatrz, ty budujesz jakiś swój wizerunek, to jakim jesteś człowiekiem i również pozycjonujesz siebie w świecie, bo w świecie mamy... No właśnie, masz wizerunek jakiś świata i możesz mieć z jednej strony, że okej, odnośnie finansów, bo to jest łatwo policzyć, możesz mieć, że na przykład, okej, są ludzie, którzy zarabiają tam minimum 1500 czy 2000 zł na rękę, jakieś takie totalne minimum. I są też ludzie, którzy zarabiają miliony czy nawet miliardy, nie? Są tacy ludzie na ziemi. I teraz wszystko będzie zależeć od tego, gdzie ty się pozycjonujesz na tej linii. Bo albo mogą ustalić to dla ciebie inni ludzie. Może na przykład nauczyciel gdzieś na studiach powiedzieć ci, ty to się do niczego nie nadajesz i zawsze będziesz tam nieudacznikiem. Ktoś ci może tak powiedzieć i ty, jeśli pozwolisz, żeby te słowa weszły w twoją psychikę, czyli właśnie pokierujesz się zdaniem innej osoby, to automatycznie upozycjonujesz się, że okej, 3000 to już jest w ogóle szczyt twoich marzeń, a 4 to już jest w ogóle raj na ziemi i to jest maksimum tego, co byś chciał w swoim życiu osiągnąć. Jeśli w ten sposób się wypozycjonujesz, to być może odbierzesz sobie szansę do tego na przykład, żeby zarabiać 40 tysięcy, czy zarabiać 400 tysięcy, czy 4 miliony. To już jest wszystko zależne tak naprawdę od ciebie, gdzie ty siebie wypozycjonujesz na tym świecie. No i właśnie nasza samoocena to jest to, jak siebie oceniamy. To, w jaki sposób po prostu siebie układasz tutaj. Kolejna rzecz, związki, nie? Czyli możesz być albo sam w ogóle jak palec, bo stwierdzisz, że do niczego się nie nadajesz, nikt cię nie lubi i nawet nie będziesz próbować stworzyć związku. Albo jeszcze tam inne jakieś sobie wkręcisz rzeczy, że wszystkie kobiety to takie i sraki, a mężczyźni to tacy i sracy. No więc co, jak sobie ustalisz gdzieś znowu tego typu rzeczy? Albo możesz się wypozycjonować, że ty zasługujesz na najpiękniejszą, najinteligentniejszą kobietę na świecie, czy najprzystojniejszego, najbardziej zaradnego i najbardziej szarmanckiego mężczyznę, jaki tylko istniał na ziemi, nie? No i znowu na tej skali ty możesz się gdzieś układać i w zależności od tego, gdzie ty się ułożysz, to będzie w ten sposób wyglądać właśnie twoje życie. No bo przecież te rzeczy w twoim życiu, czy finanse, czy związek, czy przyjaźń, czy przygody, czy przeżycia, które będzie ci dane właśnie przeżyć, to one nie biorą się same, one nie tworzą się same znikąd, nie? One nie tworzą się znikąd, są efektem twoich decyzji i twojej pracy. Natomiast jakie masz szanse, że ty kiedykolwiek w życiu zarobisz 1 000 000 zł, jeśli ty uważasz, że twoim maksimum to jest zarabiać 2000 zł miesięczne? No to jakie szanse masz? No szanse masz zerowe, bo 1 000 000 zł nie zarabia się po prostu, że on sam przychodzi do ciebie, czy nagle dziwnym trafem w ogóle ktoś przyjdzie i zaoferuje ci, ej, mam dla ciebie robotę za bańkę miesięcznie. To się nie zdarza. To jest przeważnie efekt twojej pracy i nie do końca takiej łatwej pracy i pokonywania różnych przeciwności losu, które właśnie zdecydowałeś się, że po prostu w życiu będziesz robić. I to jest zależne od właśnie twojej samooceny. Później na podstawie twojej samooceny ty podejmujesz decyzję, bo widzisz, że okej, jestem w stanie osiągnąć to i to, więc podejmuję decyzję, że będę chciał to osiągnąć. Zaczynasz zmierzać w tym kierunku, zaczynasz działać. Ale przecież firma sama się nie otwiera, twoja kariera sama się nie buduje, praca się sama nie zmienia, sam nie awansujesz też, tylko są to zawsze efekty jakiegoś twojego działania. Więc żeby twoje działanie nastąpiło, musisz mieć odpowiedni wizerunek siebie. I popatrz się teraz, tworzysz jakiś ten swój wizerunek siebie, no i zaczynasz szukać potwierdzeń na to, nie? Albo szukasz potwierdzeń w tym, co udało ci się już osiągnąć, czyli kierujesz się przeszłością, co za bardzo nie ma sensu, bo przecież przeszłość nie równa się przyszłości. To, co było kiedyś, absolutnie nie musi determinować tego, co będzie, nie? To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, szukasz po prostu potwierdzenia tego wśród innych ludzi. Pragniesz być przez nich akceptowany, kochany i przede wszystkim szukasz potwierdzenia tego, jak jesteś wśród nich. Czyli zaczynasz się kierować, stawiasz sobie na przykład cel, popatrz, jesteś na przykład młodym człowiekiem, stawiasz sobie cel, okej, przed 35 rokiem życia ja chcę zarobić na przykład swój 1 000 000 pierwszy, nie? Może być taki cel. I
mówisz to na przykład swoim kolegom, właśnie żeby uzyskać od nich feedback, żeby to nie było, o, ty nie wiesz w swojej głowie, kurde, mogę to zrobić czy nie mogę, nie jesteś pewien, bo jeszcze wcześniej tego nigdy nie robiłeś, więc szukasz wśród swoich znajomych, wśród swoich przyjaciół, szukasz potwierdzenia i zaczynasz im mówić, czy wśród rodziny. I wtedy na przykład twoi rodzice mówią ci, co ty w ogóle zgłupiałeś, jaki milion, weź, ciesz się tutaj, że masz robotę za 2,5. Idziesz do swoich znajomych, swoich przyjaciół i oni mówią ci to samo, dokładnie, zgłupiałeś, nie ma szans takich, co ty w ogóle, co ci się wydaje, że kim ty jesteś, ciesz się w ogóle, że masz jakąkolwiek pracę, nie? I tak porozmawiasz ze wszystkimi ludźmi i jeśli będziesz kierować się ich zdaniem, no to stwierdzisz faktycznie, że nie wygrasz ze całym światem, nie? I jeśli twoja opinia nie będzie najważniejsza tutaj, tylko będziesz się kierował opinią innych ludzi, to podejmiesz tą decyzję właśnie, żeby nigdy nawet nie spróbować zarobić tego miliona. Czyli cieszyć się, że masz 2,5, bo pracodawca chętnie zapłaci ci 2,5. Choćby twoja praca była warta milion, to on sam do ciebie nie przyjdzie i nie powie, no wiesz co, tak stwierdziłem, że kurde, za duży mamy zysk w firmie, więc przydałoby się podnieść twoją pensję z 2,5 tysięcy na przykład na 25 tysięcy. To się nie zdarzy. No jak sobie nie sam tego nie wypracujesz, to nikt tego nie zrobi za ciebie. Kolejna rzecz to jest właśnie nasza ta potrzeba. Potrzeba bycia akceptowanym. Jedna z sześciu najważniejszych właśnie ludzkich potrzeb. Potrzeba bycia akceptowanym, potrzeba bycia kochanym. Potrzeba bycia częścią czegoś, jakiejś społeczności. Dlatego na przykład młodzi ludzie przystępują do różnych subkultur. Ja pamiętam za moich czasów, teraz nawet nie wiem jakie są, ale za moich czasów to byli metale, byli skejci, byli dresy, czy jakieś inne tam jeszcze powstawały subkultury, nie? I ludzie przeważnie chcą poczuć się właśnie częścią większej grupy. Chcą poczuć się akceptowani, przystępowali właśnie do takich subkultur. Ja nigdy nie zapomnę, jak chyba w pierwszej klasie liceum wszyscy w klasie wyglądali w miarę normalnie. No byliśmy młodzi, ile tam się ma, 15-16 lat. Natomiast coś się stało w wakacje z pierwszej na drugą klasę, że na 35 osób, gdzie mieliśmy 5 dziewczyn i 30 facetów, nagle po jednych wakacjach, praktycznie tam w ciągu paru miesięcy, 20 z 30 facetów zostało metalami. Zaczęli ubierać się na czarno, kupili sobie glany, kurtki skórzane, zaczęli słuchać metalu, no bo właśnie chcieli po prostu przynależeć do jakiejś tam subkultury, więc potrzeba ta jest bardzo ważna w naszym życiu. I teraz pytanie jest takie, na jakiej podstawie ty chcesz zbudować tą akceptację? Czy chcesz ją budować po najniższej linii oporu, która tak naprawdę jest najmniej skuteczna? Czyli próbując się przypodobać wszystkim ludziom, próbując zadowolić wszystkich naokoło, próbując zrobić to, co inni od ciebie oczekują, to nigdy nie spowoduje, że będziesz akceptowany. Może twoi rodzice cię akceptowali na takiej zasadzie, że byłeś grzecznym dzieckiem, natomiast w dorosłym życiu niestety ludzie nie szanują cię za to, że ty po prostu robisz wszystko po ich myśli, że ty jesteś na każde ich zawołanie, że na każdą ich zachciankę odpowiadasz od razu tak. Ludzie cię nie będą w ten sposób szanować. Będą cię szanować, jeśli będziesz asertywnym człowiekiem. Jeśli będziesz człowiekiem, który ma swoją osobowość, bo to wzbudza szacunek. To, że masz swoje zdanie, swoją osobowość. Do tego masz pewne umiejętności jeszcze miękkie, które też uczymy was w wyzwaniu 90 dni. Umiejętności tego właśnie, jak się komunikować, jak w ogóle funkcjonować wśród innych ludzi. Bardzo ważna rzecz, no żeby po prostu być lubianym. To jest pewien zestaw zachowań, pewien zestaw po prostu normalnych zachowań codziennych, które pozwalają ci właśnie istnieć w społeczeństwie i być lubianym i szanowanym. Natomiast szacunek dostaniesz właśnie dlatego, że będziesz podążał własną swoją ścieżką. Czyli będziesz kierował się swoim własnym zdaniem. Nie, wiadomo, nie wolno na tej ścieżce krzywdzić innych ludzi, absolutnie nie. Natomiast inni ludzie zobaczysz, że zaczną cię i to szczerze szanować, patrząc po prostu w jaki sposób ty układasz swoje własne życie. Patrząc w jaki sposób jesteś asertywny, w jaki sposób realizujesz swoje marzenia, a nie właśnie czyjeś inne. Zobacz, kto jest szanowany wśród ludzi. Czy są szanowane te szare myszki, które są popychadłem i które są na każde zawołanie? Czy są szanowani właśnie ludzie ci, którzy mają silny charakter? A co to jest silny charakter? To jest właśnie po prostu posiadanie własnego zdania, kierowanie się własną swoją opinią i pójście przez życie swoją własną ścieżką. Więc nie szukaj akceptacji i poklasku poprzez to, że ty po prostu jesteś na zawołanie innych ludzi, że przejmujesz, zawsze im przytakujesz i zawsze jesteś po prostu takim podnóżkiem, którym można łatwo sterować, który zawsze będzie nie ma swojego zdania, więc można mu wszystko z góry narzucić. To w życiu nie sprawi, że ludzie będą cię szanować. Tutaj od razu chcę właśnie cię zaprosić na webinar, darmowy webinar, który poprowadzę w najbliższą niedzielę. Będzie to darmowe szkolenie, gdzie właśnie będę uczyć cię, w jaki sposób ulepszyć twoje życie, przedstawię ci kolejne strategie i techniki, które pozwolą ci właśnie to życie wynieść na wyższy poziom, więc jeśli chcesz się zapisać, to koniecznie już teraz kliknij link tutaj w prawym rogu, w prawym górnym rogu, ewentualnie pod tym filmem jest link właśnie wyzwanie 90 dni łamane przez webinar i tam za darmo możesz się zapisać, wystarczy, że podasz swojego maila, imię, klikniesz przycisk i od razu będziesz wpisany na listę, wyślemy ci też wtedy informacje dostępowe, jak właśnie wziąć udział w tym szkoleniu, ono będzie przez internet właśnie w formie webinaru, więc koniecznie to zrób. Natomiast przechodzimy do następnego
następnego tutaj kontekstu, w którym właśnie rozpatrujemy ten dzisiejszy temat, czyli tego, dlaczego ty czujesz się gorszy od innych ludzi. Dlaczego czujesz się gorszy? Bo przeważnie właśnie ludzie chcą przypodobać się innym, próbują właśnie zaskarbić sobie czyjąś akceptację poprzez to, że czują się na początku w ogóle gorsi, nie? Czują się gorsi od innych, nie czują właśnie tej swojej wartości, więc próbują się przypodobać tym, których uważają za lepszych. Natomiast dlaczego to nie ma absolutnie sensu? Nie ma to sensu dlatego, ponieważ ideał nie istnieją. Nie ma co tutaj absolutnie dążyć do perfekcjonizmu, tego, że ty będziesz idealnym człowiekiem. Nie ma takich ludzi. Jeśli ci się wydaje, że, nie wiem, dziewczyny w kolorowych gazetkach czy na internecie tak naprawdę wyglądają i mają idealną cerę, to nie jest tak. To jest Photoshop tak naprawdę, że ci faceci, którzy mają kratę na brzuchu, to oni chodzą cały czas w ten sposób i mają widoczną każdą żyłę. To też nie jest. Do tych wszystkich zdjęć kulturystycznych oni się odwadniają przez długi czas, wycieńczają swój organizm tak naprawdę, a później to jest też efekt odpowiedniego światła i tak dalej, żeby ktoś miał super rzeźbę. Ale pytanie jest, czy jest ci potrzebna ta super rzeźba w życiu? Czy nie potrafisz wyrosnąć ponad to, ponad taką próżność, żeby być pięknym i czuć się pięknym i po prostu zaakceptować siebie, jak jesteś i budować swój właśnie swoją samoocenę czy swoją pewność siebie na podstawie tego, jakim jesteś człowiekiem i co robisz, a nie na podstawie tego, jak wyglądasz czy jakie tam masz dobra materialne zgromadzone w swoim życiu. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że mam na przykład duże czoło i to było już, zauważyłem to gdzieś w podstawówce czy w liceum i zacząłem się wtedy, pamiętam, martwić. A co będzie, jak ja wyłysieję? I martwiłem się straszliwie, aż dotarłem do fajnych badań, w których było po prostu jasno powiedziane, że łysienie jest oznaką tego, że masz dużo testosteronu. A dużo testosteronu oznacza, że jesteś bardziej męski. No to kurde, czym tu się martwić? Czym tu się martwić? Jak ktoś ma dużo włosów właśnie na ciele, łysieje i tak dalej, to ma po prostu dużo testosteronu, jest bardziej męski, ma w sobie więcej pierwiastka męskiego, no to tylko się cieszyć. Więc wtedy stwierdziłem, a kij tam, najwyżej wyłysieję, obetnę się wtedy na zero i będę tak po prostu wyglądał, a nie inaczej. Natomiast później się okazało, że mam po prostu duże czoło i zawsze sprawdzam tutaj, czy już te zakola dochodzą za ucho, czy przed. No nie dochodzą na szczęście i od 20 lat są w tym samym miejscu, więc po prostu mam duże czoło. To, że ktoś ma na przykład odstające uszy. Kiedyś miałem tak samo kompleks, słuchajcie, że mam na przykład blond włosy. Zawsze chciałem być brunetem, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że człowiek właśnie szuka zawsze tego, czego nie ma. Tak jak w Europie wszystkie dziewczyny chodzą na solarium, i chcą być jak najciemniejsze, robią sobie wielkie usta i zmniejszają nosy, tak w Tajlandii jest dokładnie na odwrót. Wszystkie dziewczyny się wybielają, jak wejdziesz do jakiegokolwiek sklepu, wszystkie dziewczyny tutaj kupują kosmetyki wybielające, znajdziesz same wybielające, białe podkłady na twarz i tak dalej, tego typu rzeczy. Oprócz tego powiększają sobie nosy i zmniejszają usta. To wszystko co na odwrót. Więc już dawno, wiele, wiele lat temu dotarłem do tego po prostu, że co za w ogóle absurd, że ja nie akceptuję tego, że jestem blond. A jeszcze w ogóle jak przyleciałem 6 lat temu do Tajlandii, okazało się, że tutaj blond to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz na świecie, że jasna karnacja to jest dla nich w ogóle szczyt ideału. Szczyt ideału, że najprzystojniejszy facet to jest właśnie blondyn z jasną karnacją. No i tak się skończyły jakiekolwiek właśnie kompleksy z tego powodu. Natomiast zobacz, tak naprawdę twój wygląd nie przeszkadza nikomu. Okej, są jakieś rzeczy, nad którymi można pracować. Jak po prostu nie podoba ci się twoja sylwetka, to przecież możesz nad nią pracować. I nie ma co się tu tłumaczenia, bo w komentarzach pewnie się pojawi od razu, że o, a co jak ktoś jest chory i ma cukrzycę i bla, bla, bla. Ile takich jest osób, moi drodzy? Zawsze podajecie takie przykłady, które, nie wiem, jeden na milion, a ile jest tak naprawdę osób, które po prostu nie dbają o siebie? Chodzi o to, żeby, okej, dbać o siebie normalnie, być czystym, schludnym, zadbanym, mieć obcięte paznokcie, przycięte włosy, w miarę się jakoś ogolić i tak dalej, albo jak jesteś kobietą, też nie hodować po prostu buszu pod pachami, czy mieć na zimę puchatych nóg. Więc to są jakieś podstawowe rzeczy, żeby po prostu być schludnym i estetycznym. Natomiast ludziom nie przeszkadza nigdy twój wygląd. Oni nawet nie zwracają na to uwagi. Wydaje ci się, że ludzie poświęcają tobie tak naprawdę uwagę i cały czas rozmyślają ciebie. Ale nie jesteś taki ważny w świecie. Tak naprawdę mają to gdzieś i nikt się tym nie przejmuje w ogóle praktycznie, jak ty wyglądasz. Ludziom co może przeszkadzać, to twoje kompleksy. To twoje kompleksy, że ciągle właśnie jesteś człowiekiem, który jest zamknięty z jakiegoś powodu, który się czegoś wstydzi, bo takiego czegoś się nie szanuje. To po prostu irytuje innych ludzi. Już nie mówiąc w związku, jeśli na przykład dziewczyna ma kompleksy i nie wiem, nie, przy zgaszonym świetle chce na przykład się tylko kochać, to jest tragedia w ogóle jakaś, bo my faceci jesteśmy wzrokowcami. I odbiera się wtedy facetowi 90% przyjemności patrzenia właśnie na tą kobietę. Więc tak naprawdę kompleksy mogą przeszkadzać. To, że ty zbytnio skupiasz się na sobie po prostu i na swoim tym, jak wyglądasz, a nie skupiasz się na przykład na rozmowie z drugim człowiekiem, czy po prostu życiem i czerpaniem z tego życia. Więc nie ma sensu absolutnie porównywać się z innymi ludźmi i czuć się gorszym czy lepszym od innych, bo zawsze ktoś będzie gorszy od ciebie i zawsze ktoś będzie lepszy od ciebie. Nawet choćbyś zarabiał na przykład i miał na koncie 10 milionów dolarów,
to jeśli znajdziesz się w środowisku, gdzie wszyscy na koncie mają 100 milionów, to znowu będziesz czuł się gorszy od wszystkich, nie? Nawet to jest fajne ze wzrostem, nie? Niektórzy ludzie uważają, że są za niscy, a z kolei inni uważają, że są za wysocy. Ja jak Janka poznałem na przykład, to Janek ma 2 metry. On współtworzy ze mną wyzwanie 90 dni, jakby ktoś nie wiedział, nie? Janek ma 2 metry. Jak ja go poznałem, to on się strasznie garbił w ten sposób, bo on właśnie czuł się za wysoki i żeby się poczuć akceptowany wśród innych ludzi, starał się być mniejszy. No to jest absurd. To jest właśnie taki absurd, że my szukamy czegoś w życiu i skupiamy się za bardzo na takich pierdołach, które nikogo nie dotyczą. Które tak naprawdę nie mają znaczenia w ogóle w twoim życiu. I tak jak mówię, zależnie od tego, w jakim środowisku ty się znajdziesz, to może być, możesz nawet być bardzo człowiekiem sukcesu, który osiągnął bardzo wiele rzeczy, a wśród jakichś ludzi, którzy osiągnęli 10 razy od ciebie, i tak będziesz czuł się wtedy jak miernota, jeśli będziesz się porównywać cały czas do innych. To się nigdy nie kończy. Ten proces nigdy się nie kończy. Jakbyś zarabiał coraz większe pieniądze i się licytował z kimś tak naprawdę, kto ma większy jacht, czy kto ma szybszy samochód, to jest tak naprawdę próżność. To jest w ogóle przejście przez życie na samej jego powierzchni, nigdy w życiu nie dotykając tego, co jest właśnie ważniejsze, nie? Więc to nie ma zupełnie sensu. Zobacz, to jest tak, jak na przykład chcesz właśnie dowartościowywać się poprzez jakieś zewnętrzne rzeczy, poprzez jakieś zakupy. Jak to jest, jak kupujesz nową koszulę? W pierwszy dzień jest fantastycznie, jak ją ubierasz, czujesz się w ogóle, że wszyscy ją dostrzegają, czujesz wzrok wszystkich na ciebie, jak fantastyczną koszulę masz, ale za drugim, trzecim razem staje się ona taką samą koszulą, jak każda twoja inna, którą miałeś wcześniej. Więc tak samo, mając też 10 milionów na koncie, absolutnie nie będziesz czuł tego, że coś jest lepiej, nie poprawi się twoja samoocena. Twoja samoocena tak naprawdę wtedy będzie odpowiednia. Twój wizerunek ciebie będzie odpowiedni i to, że będziesz sam czy sama decydować o tym właśnie, jak siebie postrzegasz, a nie będziesz przejmować się opinią cały czas innych ludzi, w momencie, kiedy zaczniesz tworzyć po prostu sam swoje życie, czy sama swoje życie. Ty będziesz tworzyć swoje życie, ty będziesz decydować o tym, co robisz w swoim życiu, ty będziesz sam siebie pozycjonować w danym jakimś miejscu, nie? Ale wtedy trzeba zacząć pracować nad sobą, trzeba zacząć działać. Bo właśnie pewność siebie bierze się z tego, że ty ciężko trenujesz, że ty idziesz cały czas, pokonujesz różne przeszkody i to właśnie pokonywanie po kolei tych przeszkód różnych w życiu, pokonywanie własnych słabości, pokonywanie własnych jakichś różnych potworków, które są w twojej głowie i mówią ci, że ci się nie uda, takich diabełków, które ci mówią, że ci się nie uda, że się nie nadajesz do czegoś i tak dalej. Właśnie wygrywanie z tym, to buduje twoją pewność siebie. To buduje twoją samoocenę, a nie to, że kupisz sobie nową koszulę, czy zrobisz sobie nowy kolor włosów, czy nową fryzurę i tak dalej, nie? Bo tak jak mówię, inni ludzie na ciebie nie patrzą, to jest tak naprawdę, słuchaj, to jest twoje życie. Ludzie, którzy przychodzą, zauważ, ludzie przychodzą i odchodzą. Przychodzą i odchodzą. Różni znajomi i tak dalej. Czasem się ma tylko tak naprawdę paru przyjaciół przez całe życie, nie? A reszta tak naprawdę przychodzi i odchodzi. Jeśli ty chcesz na przykład kim się zafascynowałeś, poznałeś jakąś tam dziewczynę, czy jakiegoś kolegę, jakiegoś przyjaciela i on ci się wydał fantastyczny i chcesz mu się przypodobać i będziesz, nie wiem, podejmować decyzje, długoterminowe, życiowe decyzje na temat tego, gdzie mieszkasz, co robisz, z kim jesteś, jakie prowadzisz styl życia, jakie cele sobie stawiasz. Jeśli będziesz podejmować na podstawie właśnie tych ludzi, którzy przychodzą i odchodzą, to twoje życie będzie ciągłym chaosem i tak naprawdę nie zbudujesz w nim niczego trwałego. Bo żeby zbudować coś trwałego, coś, co ma solidne podstawy, coś, co sprawi, że faktycznie będziesz czuł tą siłę w sobie, ta pewność siebie będzie w tobie, bo ona będzie wynikać z tego, jakim człowiekiem jesteś, jakie życie tworzysz, jakie podejmujesz decyzje. I tylko ty jesteś jedynym człowiekiem, który jest w stanie wiedzieć, ile włożyłeś w to pracy, ile ciężkich chwil przeżyłeś, ile różnych załamań potrafiłeś wznieść się ponad nie, ile treningów ciężkich, jak ciężko pracowałeś tak naprawdę na ten swój sukces, na to, co ci się w życiu przydarza, to wtedy właśnie będziesz człowiekiem, który nie będzie zupełnie przejmował się opinią innych ludzi. I właśnie ja gorąco was zachęcam, moi drodzy, do tego, żeby właśnie w ten sposób budować swoją pewność siebie, w ten sposób budować swoją samoocenę, żebyś nie musiał być zależny od innych ludzi, nie musiał być zależny od świata, tylko żeby niezależnie od tego, co się zdarzy w twoim życiu, po prostu twoja wartość była efektem tego, jakie decyzje podejmowałeś, co robiłeś przez swoje życie. I to, kim chcesz się stać i to, jakim człowiekiem chcesz być, to, w jaki sposób żyjesz, to ma właśnie wpływać na ciebie, a nie inni ludzie. Nie twoja przeszłość tak samo, bo każdy popełnia błędy. Ale właśnie to, że po prostu działasz, że nie poddajesz się i wtedy zaczynasz nabywać szacunku do samego siebie. Więc mam nadzieję, moi drodzy, że ten film wam się spodobał i dam wam wiele do myślenia. Bardzo bym prosił, żebyście napisali w komentarzu, co właśnie o tym myślicie, jak to jest w waszym życiu i właśnie odnośnie przejmowania się opinią innych ludzi i jakie macie doświadczenia z tym związane. Też prosiłbym o łapkę w górę, jeśli film wam się podoba, moi drodzy. Wiem, że tu wbijacie dużo łapek, także bardzo was za to szanuję i dziękuję wam za to, bo to pomaga, żeby te filmy dotarły do większej ilości osób. Też spróbuj udostępnić ten film na swoim Facebooku. Zobaczysz sam, co myślą o tym twoi znajomi, czy twoi jacyś ludzie, którzy są wokół ciebie. Czy napiszą po prostu, że zdelegalizować coaching, czy
napiszą w ten sposób, czy może faktycznie będą mieli jakiś otwarty umysł i zaczną z tobą dyskutować na ten temat i być może będą cię wspierać właśnie w tym, do czego zmierzasz, nie? Więc spróbuj, zobaczysz, co się stanie. No i przypominam o tym webinarze w niedzielę. No a ja się z wami żegnam, moi drodzy, trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień.